Dariuszu, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Moim Państwa gościem Leszek Przybytniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam Panie Radny. Witam Pana Rektora, witam Państwa. I jednocześnie przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Panie Radny, zanim o Mazowszu, zanim o samorządzie, ważne są dla Pana sondaże polityczne, wyborcze? Przywiązuje Pan do nich wagę? Panie redaktorze, na pewno sondaże są ważne, bo kształtują obraz poglądów społecznych. To jest bardzo istotna rzecz. Natomiast nie wszystkie sondaże są prawidłowo wykonywane. Tutaj to dyskusja tak jest bardzo płynna, więc dlatego o sondażach można powiedzieć, że są ważne, ale nie zawsze dokładnie tak, jak powinny. Miarodajne, tak? Tak. No właśnie, jest najnowszy sondaż Ibris, przygotowany i opublikowany przez tygodnik Polityka. No, wybory prezydenckie za pasem. No tak, mamy już. Już wiemy, tak przynajmniej podaje Polska Agencja Prasowa, 28 czerwca, to dla Pana zaskoczenie. Mówiło się od dłuższego czasu chyba o tej dacie. Tak, oczywiście. Muszą się odbyć w terminie konstytucyjnym, więc wiadoma była sprawa, że te wybory muszą się odbyć. No nie może Polska funkcjonować bez prezydenta, więc miejmy nadzieję, że tego 28 wybierzemy już może bez takiego zagrożenia, jakie było w maju, na początku maja, więc teraz może będzie to szczerze. Może 28 czerwca zaczniemy wybierać prezydenta, a skończymy na drugiej turze. No jest to bardzo prawdopodobne. Mhm. No ale tak jak mówię, Polska Agencja Prasowa 28 czerwca, sondaż Ibris. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, 7,1% poparcia. No ale jak to w sondażach? Wszystko zależy, kto dedykuje i dla kogo sondaż. Moim zdaniem troszeczkę zaniżony jest ten wynik. Uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz przejdzie do drugiej tury, będzie miał wynik dwucyfrowy. I to jest moja pewność. Mhm. Dobrze, trzymamy za słowa, przypomnimy to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z ogromną przyjemnością będę się, jeżeli nie wyjdzie, będę się tłumaczył, a jeżeli wyjdzie, będę ogromnie Ale z szczęśliwy. Panie Radny? No. Będę ogromnie szczęśliwy, a wręcz Polska będzie zadowolona. Dobrze, wracamy do województwa mazowieckiego. Każde województwo walczy z epidemią koronawirusa i z kryzysem, który się pojawił w związku z tą epidemią. No jest to poważny problem. Nikt się nie spodziewał aż takiego kryzysu. Przede wszystkim problem z zabezpieczeniem społecznym, jeśli chodzi o... Nie byliśmy przygotowani tak na dobrą sprawę prawie, że w ogóle raz, że mentalnie. Druga sprawa, że brakło sprzętu niestety w tym najbardziej trudnym okresie, więc samorząd województwa mazowieckiego, biorąc pod uwagę zagrożenie, przeznaczył 150 milionów złotych. Z porozumieniem oczywiście z Unią Europejską są to pieniądze dedykowane właśnie na ochronę i obronę przed wirusem, który tak nieszczęśliwie napadł na Polskę. 120 nowych specjalistycznych łóżek, 11 mobilnych aparatów RTG trafiło i trafia do mazowieckich szpitali. To też jest tutaj wsparcie Unii Europejskiej. Nowe Miasto nad Pilicą. Kolejna nowa, no można powiedzieć, nowy zakup, może w ten sposób, nowa inwestycja, otwarcie przebudowanej sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście. Tak, bardzo poważna inwestycja, bardzo potrzebny instrument, który będzie rzeczywiście zabezpieczał. No, mieliśmy właśnie w Nowym Mieście, w Grójcu, jeśli chodzi o te dwa szpitale powiatowe, bardzo poważny problem, jeśli chodzi o COVID-19, dużo zakażeń przenoszonych. No Grójec rzeczywiście był takim poważnym, tak, Nowe Miasto również. Nowe Miasto również, mieliśmy naprawdę bardzo problem i no dlatego też nasilenie i również ze środkami ochronnymi, ale również właśnie z tą inwestycją bardzo potrzebną tutaj dla tego szpitala. Powoli wracamy do normalności, znoszone są kolejne obostrzenia, ale też nie brakuje pytań, czy nie za wcześnie, czy nie za szybko? Panie dyrektorze, szanowni Państwo, sami wiemy bardzo doskonale, siedzenie w domu tak na dobrą sprawę nikomu nie służy. Tak, służyło bardzo poważnie w zabezpieczeniu przed zarażeniem.
My jako osoby, które no chcą być aktywne, no bardzo źle znosimy siedzenie w domu. Tak, po tygodniu czasu to już nas to już jest, nosi, tak? Jest bardzo, tak, bardzo trudne. Więc myślę, że przy ten czas, żeby oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej i wszystkich tych zasad, które są tutaj dedykowane, jeśli chodzi o COVID-19, żebyśmy oczywiście mogli zacząć w części chociaż normalnie funkcjonować. Nie da się. Gospodarka nie może być w takiej przerwie, nie wiem, półrocznej, rocznej. Nie da się. Po prostu pewnych rzeczy się nie da. Przecież mamy przykłady, że niektóre zakłady ciągłego ruchu przecież funkcjonują. Oczywiście przy założeniu, że, a muszą funkcjonować. Pewnych rzeczy nie zamkniemy. Hut nie wyłączymy. Też jest prawda, panie radny, że nie wszyscy mogą pracować zdalnie. No więc niestety, tutaj są takie rzeczy, których my niestety no, nie możemy przeskoczyć i dlatego musimy wracać do normalności. Oczywiście myślę, że te rzeczy, które właśnie dedykuje samorząd województwa, nie tylko, bo myślę i osoby prywatne, bo to też bardzo trzeba podziękować ludziom zaangażowanym. Szycie maseczek, szycie ubrań ochronnych. Ten ruch za społeczny był ogromny i za to naprawdę dziękujemy jako samorząd, ale jako zwykli ludzie dziękujemy za to właśnie wszystkim, którzy się angażowali w to działanie przeciwko COVID-19, bo ten ruch społeczny spowodował, że to mobilizację, to nasze takie serdeczne podejście do tego, żeby zachowania zdrowia innego człowieka. To bardzo ważne. No i duże środki na to, by ratować miejsca pracy. Tarcze antykryzysowe. Mamy informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest informacja na stan 1 czerwca. ZUS wypłacił już prawie 302 miliony złotych w ramach świadczeń postojowych. Ponad 154 tysiące wniosków. Na Mazowszu oczywiście. Tak. No jest to, myślę, chyba taki jeden z możliwych aspektów ratowania gospodarki i miejsc pracy, bo w innym przypadku, no niestety, pracodawcy musieliby z natychmiastowym skutkiem zwalniać pracowników ze względu na braki finansowe, no proste, zwyczajne. No, jeżeli nie ma produkcji, nie ma przede obrotu. Przede wszystkim braki finansowe. No bo podstawowa rzecz. Inne rzeczy tutaj już w tym momencie no nie można innych rzeczy realizować, więc naprawdę tutaj ta pomoc nieodzowna, zresztą mamy przykłady z całego świata, przecież wszystkie w zasadzie kraje i Unia Europejska tutaj bardzo konkretnie dedykuje środki na ratowanie gospodarki europejskiej i my z tych środków będziemy korzystać, więc kiedyś rozmawialiśmy na temat, że rzeczywiście sytuacja w Unii Europejskiej dość trudna, my tam się troszeczkę czujemy jako, może tak bardziej obco, nie jesteśmy może potrzebni, a okazuje się, że jednak w tej wspólnocie, która tu funkcjonuje w Europie, w tych bardzo trudnych czasach tego zagrożenia, rzeczywiście można liczyć na przyjaciół. Przyjaciół poznaje się w biedzie? Myślę, że tak. No. To jest ta ręka pomocna, która daje te możliwości przetrwania, bo szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, jako pojedynczy człowiek, nawet w rodzinie widzimy, jeżeli brat, siostra czy kuzyn poda rękę, pomoże, nawet w tym momencie, jak człowiek leży w łóżku i poda szklankę wody, to jest bardzo ważne. Tak jak mówiłem, znoszone są kolejne obostrzenia, otwierane są zakłady pracy, fryzjerzy wracają, kosmetyczki, wracają instytucje do tak zwanej normalnej działalności, między innymi Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Radomski już wrócił, Grójecki wrócił od 1 czerwca. Tak, no cieszymy się, że w ogóle pozwolono, bo przepraszam, bo tutaj te obostrzenia, które były od marca, tak, marzec, kwiecień, maj, bardzo, bardzo takie mocne obostrzenia, zamykania w zasadzie wszystkich. No władze w ogóle nie prowadziły działalności jakiejkolwiek. No niestety tak, ja tutaj ubolewam, przepraszam, że ten wątek wniosę, ubolewam nad tym, że no niestety nie można otworzyć szkół. Tak jak było przedtem, no niestety jest to bardzo poważny problem. Już do końca roku szkolnego. Do końca roku szkolnego, tak. Więc, ale to też się wiąże właśnie z tymi kontaktami międzyludzkimi i z tym problemem zarażania.
Tak samo te wszystkie instytucje, które są dla społeczeństwa, no niestety musiały mieć ograniczenia. A w tej chwili bardzo dobrze, że już od 1 czerwca u nas w Grójcu, bo to ja jestem mieszkańcem powiatu grójeckiego, ogromnie się cieszę, że bo zapotrzebowanie jest duże. Mieliśmy bardzo dużo sygnałów, kiedy wreszcie będzie można już egzaminy zdawać. I powiem panie redaktorze i szanowni państwo, że bardzo duże zainteresowanie jest tymi kategoriami, jeśli chodzi o prawo jazdy, kategoriami cięższymi, to znaczy na ciężarowe samochody, na autobusy, na przewóz osób. A zawsze było na kategorię B. Więc właśnie, teraz tak troszeczkę widocznie jest zapotrzebowanie większe, jeśli chodzi o pracę. Widocznie jest zapotrzebowanie na właśnie na kierowców zawodowych. Ale branża transportowa przeżywa też poważny kryzys, szczególnie jeżeli chodzi o przewóz osób. Bo może tiry, może mniej, ale... Ale jednak zainteresowanie jest spore. A ja powiem dlaczego. I myślę, że się chyba w tym aspekcie nie mylę. Ze względu na to, że w naszym transporcie również, i nie tylko w naszym europejskim transporcie, bardzo dużo kierowców jeździło ze wschodu. Przy tym zderzeniu w tej chwili ograniczenia przepływu ludzi przez granicę mogło się okazać, że po prostu tych pracowników, którzy z Ukrainy, Białorusi pracowali u nas, czy w Europie, nawet zachodniej, po prostu jest mniej. Po prostu jest mniej, dlatego to zapotrzebowanie jest większe. Ale powracając do tematu. Oczywiście WORD otworzył już w tej chwili w zasadzie ruch, no może nie na pełną, bo oczekuję, po rozmowie z panem dyrektorem, wiem, że wszyscy oczekują na ten pełny ruch, żeby tych ludzi było jak najwięcej, żeby tych egzaminów było jak najwięcej, no bo wiadoma sprawa, że te potrzeby i potrzeby społeczne są duże, ale również, żeby utrzymać firmę, utrzymać ten transport, który jest musi się zacząć kręcić. Także, ale oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. No właśnie chciałem o to zapytać. No wiadomo, normy sanitarne wciąż obowiązują. No tak, tutaj maseczki, tutaj myślę, że największy problem jest z wytłumaczeniem niektórym osobom, że ta potrzeba bycia w masce, jeżeli się jeździ na egzaminie, czy jeździ się ucząc tej jazdy, jest taka obowiązkowa i konieczna. A to jeszcze jest ten problem? Myślę, że w niektórych przypadkach jest problem, że czasami ludzie no, może nie widzą tego zagrożenia, a szczególnie młodzi, tak? Że myślą, że to wszystko jest jednak takie trochę bardziej wirtualne, ale jednak jest to prawdziwe i trzeba naprawdę ogromnie zwracać dużo uwagi na to swoje bezpieczeństwo. Nie ma zmiłuj. Druga sprawa, WORD wprowadził bardzo konkretne i ostre zasady, że samochody dezynfekowane są cały czas. Jeżeli wysiada kierowca, następny wsiada. Jeśli chodzi o wypożyczanie czy kasków na motory, również te zalecenia są takie, by rzeczywiście każdy miał swój sprzęt, żeby po prostu nie trzeba było tego sprzętu. Zwiększyć to poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie tak. No, ale WORD robi naprawdę wszystkie ruchy, by tutaj to bezpieczeństwo było naprawdę pełne i żebyśmy się czuli bardzo tak subtelnie w tym wszystkim. Pana koniec jeszcze troszeczkę o rolnictwie. Prawie 8 milionów złotych z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję trafia do regionu radomskiego. Tak. Pomóc rolnikom. Samorząd województwa już od szeregu lat, szanowni państwo, to jest ten program, jeśli chodzi o Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, to jest stosowany już naprawdę kilkanaście lat. To nie jest taki świeży. Naprawdę jest to dość długo i zdaje egzamin. Z tego względu, że obserwując potrzeby społeczne. A szanowni państwo, możemy sobie nawet nie wyobrażać, znaczy nie zdawać sprawy z tego, że na przykład wywiezienie płodów rolnych z jakiegoś terenu musi być stosowane w warunkach absolutnie bezpiecznych, to jest po pierwsze, ale drugie, za wyrównanie załóżmy drogi, takiej zwykłej, szutrowej, jest tak niesamowicie ważne, żeby nie obić towaru, żeby nie zniszczyć tego, co się zerwie na polach. To jest niesamowicie bardzo ważna sprawa, więc my jako samorząd te sprawy uważamy za naprawdę priorytetowe i w dużej mierze pomagające w pracy w rolnictwie.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio, za rozmowę. Panie dyrektorze, ogromnie mi miło, dziękuję panu, dziękuję państwu. Myślę, że te sprawy, o których rozmawialiśmy, są naprawdę na tyle ważne, że będziemy dalej kontynuować i będziemy... Zobaczymy, panie radny, jak będziemy dochodzić do tej pełnej normalności, co się będzie działo w kolejnych miesiącach z budżetami, z finansami. No właśnie. Dobrze, że my nie musimy być tutaj w studio w maseczkach, bo tak... tą odległość zachowujemy, także myślę, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Życzymy dużo zdrowia. Dziękuję Leszek bardzo. Leszek Przybytniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim państwa gościem w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.